Dziś w odwyku będę udowadniać eksperymentalnie i naukowo, że Biblia ma moc. Ostatnio na odwyku komentarze się pojawiły, w których ktoś wspomniał eksperymenty doktora Masaru Emoto, w których wziął dwie szklanki wody, właściwie próbki wody, nie szklanki, tylko jakieś próbówki, zamroził, a potem je odmroził i obserwował, jak kryształy lodu zmieniają się w śnieg, w jakieś tam kryształki się tworzą. Z tym, że były tak, były dwie dwa zestawy, właściwie dwie próbki. I na jednej, jedną poddał mówieniu pozytywnych rzeczy, a drugą negatywnych. No. A właściwie to nie tylko o mówienie chodziło. Nawet napisał na jednej szklance coś, a na drugiej napisał coś drugie. Na jednej napisał: jesteś wspaniała wodo, a na drugiej: jesteś głupia. I sprawdzał, co się dzieje z wodą, czy woda rozumie. Okazało się, że tak, woda rozumie, umie czytać i to odwrotnie, bo ona od środka czytała napis na zewnątrz, nie? Tutaj woda ma oczy i tutaj czyta. Przeczytała i tak się ucieszyła z tego, że jest kochana, że zrobiła tak piękne kryształki lodu. A druga woda pomyślała: jestem nic nie warta. I nie wyszły kryształki. Opublikował to, ten eksperyment, w 2004 roku w książce Healing with Water w The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Opublikował te dane No i poszło to w świat i wszyscy teraz, wszyscy, którym się podoba ta koncepcja i uwierzyli, uważają, że woda rozumie, woda jest inteligentna. W wodzie jest jakaś inteligencja, która rozumie, że co się do niej mówi. Więc wniosek jest taki, że po pierwsze trzeba kupować książki Masaru Emoto, a po drugie trzeba uważać, co się mówi przy wodzie, bo woda może słyszeć. Więc tak, ja postanowiłem o tym zrobić odcinek. Dlaczego? No dlatego, że Odwyk to jest akurat całkiem dobre miejsce, żeby sprawdzać takie hipotezy i pogadać, no bo słuchacie teraz gościa, który wierzy, że Jezus zmienił wodę w wino, więc no hej, to nie jest jakiś taki sceptyk, że wszystko odrzuca, bo głupie. Nie, weźmy to pod uwagę. Ja wierzę, że ktoś tam raz zmartwychwstał nawet, że uzdrowienia są, że wyrzuca się demony. Ja nawet widziałem, jak się wyrzuca demony. Nawet wyrzucałem demony. Hej, no to hej. Woda to jest dla mnie pikuś, żeby uwierzyć w to, że woda może słyszeć i rozumieć. Więc ja bym chciał przeanalizować eksperyment doktora Masaru Emoto. Nawiasem mówiąc, jest taki doktor jak ja, Baron, więc myślę, że możemy nazwać dzisiejszy eksperyment, który zaraz przeprowadzę, eksperymentem Barona Martina, Barona Martina Lechowicza. Masaru Emoto dostał doktor na otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Alternatywnej Medycyny w Indiach w 1992 roku, więc mniej więcej podobnie jak ja dostałem tytuł barona z Silandii, czyli że wysłałem, zapłaciłem i przyszło. No bo otwarty międzynarodowy, pewnie korespondencyjnie, tak? Nie wiem. Masaru Emoto w Indiach. Dobra, w każdym razie no, taki doktor. Więc ja teraz zrobię eksperyment podobny i zaraz sprawdzimy, czy to działa. Mam oto tutaj Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i woda o tym wie. Woda jest dosyć inteligentna. Najpierw zrobiłem tak. Nalewam wodę, proszę bardzo, tą samą, naturalna woda mineralna niegazowana, do lewego, tutaj, lejemy, i do prawego. Cyk. Dobra, jest woda. Widzicie, na razie woda jest jednakowa. Woda mnie słyszy i teraz trzeba ją poddać różnym
bodźcom. Tak, więc Masaru robił tak, że do jednej wody nakleił napis kocham cię, jesteś wspaniała, wszystko ci się w życiu uda. Jesteś najlepszą wodą, jaką piłem, zdrojową i masz wielką moc. A drugi napisał, ty głupi gnoju, kawałku fiuta, nienawidzę cię, brzydka, głupia wodo. I ta źle zamarzła. Ale ja zrobię inaczej, bo ja teraz chcę udowodnić, że Pismo Święte ma moc, w związku z czym zostawię tutaj do czytania tej wodzie Biblię. Masz wodo, czytaj. Myślę, że to nie jest jakiś problem. Czekajcie, może nawet otworzę. O, możesz czytać sobie tutaj, no nie z machabejskiej, coś ładnego ci znajdziemy. Pieśń nad pieśniami, będziesz miał fajne wzorki. Psalmy może. Może psalmy, czemu nie? Dobra, psalm. O, jest pieśń nad pieśniami. Ja ci przeczytam, wodo, czekaj. Ty będziesz wodą, która jest poddana mocy Biblii. Pocałuj mnie, niech mnie całują Twe usta, bo Twoje kochanie lepsze jest niż wino. Do wody to trzeba być. Lepsze niż zapach Twoich perfum. Twoje imię jest jak wyborny olejek. No to dlaczego miłują Cię dziewczęta, wodo? Nie, taka woda to już będzie super woda. Weź mnie za rękę i pobiegnijmy razem. Dobra. Reszty Biblisy czytaj, wodo, już sama, bo jak umiesz czytać odwrotnie zresztą w dowolnym języku, to myślę, że sobie poradzisz z czytaniem zamkniętej Biblii, to będzie woda biblijna teraz. A ta woda będzie zostawiona sama sobie. To jest woda ateistyczna. Ona nie ma nic do czytania, ona się nudzi. I pod koniec dzisiejszego odcinka ja sprawdzę, która woda się zmieniła, w jaki sposób. To będzie eksperyment do barona Martina. A w międzyczasie, jak wody sobie tutaj, prawda, nabierają poglądów życiowych, to ja będę opowiadał o tym, jak wyglądał eksperyment Masaru Emoto, doktora takiego jak ja, baron. No. Więc on sam opowiada, jak przeprowadzał ten eksperyment. Przy okazji, ten odcinek nie jest tylko o wodzie, on jest ogólnie o podejściu do różnych nowych, fantastycznych teorii. Skąd mamy wiedzieć, że ten Masaru rzeczywiście ta woda zadziałała? Zrobił eksperyment z wodą, zamarzaniem, zrobił też eksperyment potem z ryżem, który w internecie wielu naśladowców miał. I z wodą to trudniej, bo trzeba zamrażać, patrzeć przez mikroskop czy coś, a z ryżem łatwo. Ryż się robił podobnie. Gotujesz ryż, wsadzasz do jednego, wsadzasz drugi do drugiego i trzymasz przez miesiąc. No i teraz jeden zgnije tak, a drugi siak. I teraz ten, co zgnił, to zgnił dlatego, bo go nikt nie przytulał. A ten drugi ryż był dobry i ten. No i kochany był i dlatego nie zgnił, tylko miał siłę, wewnętrzną siłę. No, ludzie na YouTube przeprowadzali. To jest taki argument, widziałem, że wiele ludzi na YouTube przeprowadzało ten eksperyment z ryżem i działa. No tak. Tak, działa rzeczywiście. No zobaczcie sobie przykładowo, na przykład tak komuś wyszło. Hence we have 30-day-old rice that says thank you on it. Perfectly white, it's not even yellow, I don't think. What do you think? It's white. Looks good. And then we have the yucky Yufool rotted jar that makes me want to vomit looking at it. It's like stuck in there. Look at that. No, ale na przykład inny eksperyment wyszedł tak. Okay, we're back. It's 21st of April. So you can see what's going on. H is still bubbling along. No mold as such. The money one. And thanks and gratitude. Still a lovely golden colour. As you can see, the hate jar. Nothing's happening in it. It's just basically stagnant, I suppose you could say. I had to bring you this little special one because this is the growth that's happening in the thanks and gratitude jar. It's totally different to the growth that's happening in the money jar. Ten ostatni eksperyment jest dość ciekawy, bo gość nasypał do 3 słoików ryżu. Jeden był pozytywny, a 2 negatywne. I wszystkie 3 zgniły.
te ryże i trzecia dodatkowo zgniła do tego stopnia, że zrobiły się jakieś kultury bakteryjne i on zrobił przybliżenie. Bardzo ładne, prawda? Jakieś zielonkawe wzorki. Wniosek był taki z eksperymentu, że ten pozytywny słoik był, miał cudowny kolor i bardzo piękny zgnilizna się, bardzo pięknie ułożyła na nim, więc od razu wniosek jest taki, z tego wynika, że pozytywne działanie na ryż daje fantastyczne wyniki w postaci zgnitego ryżu w spektakularny zupełnie sposób i wody, która ma kolor czerwony, żółty, czy jakiś taki brunatny. Ale zobaczmy, jak to zrobił Massaro. Więc Massaro zrobił tak, że zrobił podobnie. Wziął fiolki, zamrażał i napisał te, zrobił te napisy i każdemu podczas rozmrażania, jak on mówi, w temperaturze minus 5 stopni, robił zdjęcia i porównywał te zdjęcia zamarzniętej wody, rozmrażającej się wody. I teraz problem polega na tym tylko, że jak sam pisze, każdej próbce zrobił 100 zdjęć, a opublikował jedno. Ze 100 zdjęć wybrał jedno, które akurat stwierdził, że to jest najbardziej reprezentatywne. No tak, i ktoś tutaj może mieć wątpliwości, czy fotograf nie wybierał akurat takiego, żeby mu pasowało do teorii. No więc odpowiedzią na to jest, nie ma odpowiedzi na to, że prawdopodobnie tak dokładnie właśnie wybrał. Więc co pokazuje właściwie, ile wart jest naukowo taki eksperyment? No nic nie jest wart naukowo, no przecież jeżeli się robi 100 zdjęć i wybiera się jedno, no to zawsze jak ktoś wie co bada, wie co chce udowodnić, to zawsze wybierze najładniejsze z tej, którą chce udowodnić, próbki, a tą, którą chce potępić, to wybierze najgorsze. I tak dokładnie zrobił, wydrukował to w książce, puścił w świat i ludzie mówią, ha, eksperyment działa. No to ja powiem tak, że to działać to on może działa, tylko że on tego nie udowodnił. To nie jest w ogóle dowód. On nie spełnia żadnych kryteriów naukowych. Przy podejściu naukowym robi się coś, co się nazywa ślepa genia. Ślepa próbka, blind. To jest blind procedure, ślepa procedura i podwójna w dodatku powinna być ślepa procedura. Na czym to polega? Ślepość procedury jest bardzo ważnym kryterium, żeby coś uznać za naukowy w ogóle eksperyment. Za badanie naukowe w takim sensie, że to można uznać, że to jest prawda. Naukowość polega na tym, żeby dążyć do prawdy w sposób taki, który eliminuje błędy. Żeby wyeliminować błąd, w tym wypadku uprzedzenie badacza, ważne, które zawsze jest i zawsze trzeba brać je pod uwagę, trzeba je wyeliminować. Jak to się robi? Ślepą genią. Pierwsza ślepa genia jest wtedy, kiedy się bada, czyli ktoś, kto miałby na przykład na grupie pacjentów, o, gdybyśmy badali nowy lek, to trzeba zrobić tak, że dajesz mu nowy lek, dajesz drugiej grupie kontrolnej jednocześnie coś, co nie jest lekiem, ale tak samo wygląda. I porównujesz, czy wyniki się różnią. Mówisz tym ludziom, że tak, to też jest lek. Nie, oni nie wiedzą. Nie wiedzą, co jedzą. Czy jedzą prawdziwy lek, czy tylko coś, co nie jest lekiem, ale ma udawać. Po co to? Po to, żeby wyeliminować uprzedzenie samego badanego. Badany może z samej świadomości, że je lek, tym uprzedzeniem zmieniać wyniki badań. I teraz chodzi o to, żeby porównać teraz te dwie grupy. To jest pierwsza ślepota. Druga ślepota dotyczy kontroli, badań. Już badań wyników. Kiedy zbierze się te wyniki tych ślepych ludzi i próbkę kontrolną, i próbkę niekontrolną, to teraz chodzi teraz o to, żeby ci, którzy badają wyniki i wyciągają wnioski, też nie wiedzieli, co badają. Żeby przy porównywaniu nie mogli kierować się uprzedzeniami i stwierdzić, że o, to ci byli badani, ci, co dostali prawdziwy lek, to mówimy, że tu działa. To tak, wiecie, chcielibyśmy, żeby działało, no to sobie coś tam naciągniemy. Zupełnie niechcący, to niekoniecznie trzeba chcieć oszukiwać. Po prostu nasze własne przekonania wpływają na wyniki badań. To jest podwójna ślepota, ślepa genia podwójna na dwie oczy. Ślepota ta, dopiero ona może być uznana za prawdziwy naukowy eksperyment. Taka procedura. Czy Masaru Emoto zastosował ślepotę? Ani trochę.
Masaru Emoto zrobił widzącą genię we wszystkich przypadkach. Wiedział, co chce zbadać, wiedział na początku, jaką ma tezę, wybierał sobie ze 100 próbek najbardziej taką, która mu pasuje i pyk, publikował. Drugi problem jest taki, że jak mamy tutaj, patrzcie, eksperyment, są dwie szklanki i nalewam ciągle do tych samych szklanek, załóżmy, że powtarzam eksperyment i będę nalewać do tych samych szklanek stojących w tych samych miejscach, to może się okazać, że w tej szklance woda jest cudowna, a w tej jest obrzydliwa, dlatego, że stoją w tych miejscach, że tu jest cieplej, a tu jest zimniej. Na przykład w filmiku pierwszym, który pokazywałem, a nie wiem, czy to w nim akurat, czy w jakimś innym, ale widziałem eksperyment z ryżem, gdzie do jednego ryżu, pozwól, ateistyczna szklanko, że cię wezmę, pani coś powiedziała tak, bla, 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 ty francowaty głupi ryżu, fu! A do drugiego nie. I co to zmienia? No to, że nawaliła tam pół wiadra zarazków i zamknęła te słoiki, w związku z czym przez miesiąc one się elegancko rozwinęły w jednym, a w drugim nie. I taki był wynik. Czego dowodzi ten wynik? Że zarazki z gęby istnieją i że się, prawda, w słoiku elegancko rozwinęły. A nie tego, że słoik rozumie przez szybę, że się do niego mówi po angielsku. Na przykład, czy tam ryż, czy woda. No, więc mówię, takie rzeczy trzeba wyeliminować przy badaniach. Jeżeli chcemy się trzymać, twierdzimy, że coś jest naprawdę, bo nauka mówi, bo widzieliśmy badania, bo widzieliśmy filmik, to trzeba zadać pytania, czy to było przeprowadzone takimi procedurami, które są naukowe, które zapewniają rzetelność wyników, które nie są tylko trikiem albo jakimś tam wynikiem uprzedzeń albo z góry założonej tezy, bo coś takiego niczego nie dowodzi. To nie dowodzi też, że to jest nieprawdziwe. No, woda może słyszeć, ale to nie zostało nigdy dowiedzione. Ani trochę, ani w najmniejszym przypadku. Filmiki na YouTube teraz, no ja bym nie brał, znaczy taki to jest argument już koszmarnie głupi, przepraszam bardzo, ale jest strasznie głupi. No macie przykładowo teraz eksperyment z mięsem i Coca-Colą, który krążył po sieci jakiś czas temu. Przypomnę, facet wziął mięso, pork, jak to się nazywa, świninę, nie, wieprzowinę, i oblał ją kolą, zostawił i wrócił za chwilę i takie były wyniki. Hej, widziałem na YouTube, to musi być prawda. Eksperyment naukowy. No, doktor Masaru Emoto zrobił właściwie mniej głupkowaty ten eksperyment, ale naukową wartość ma zerową zupełnie. Żeby eksperyment był uznany za naukowy w ogóle, podlegał w ogóle traktowaniu naukowemu, to musi mieć spełnione trzy warunki. Pierwszym jest, musi być opublikowany, musi być jawny. Nie, że ktoś tam gdzieś tam w jakichś warunkach w kącie zrobił i teraz mówi, hej, zrobiłem, no to tak jest. Nie, to nie jest w ogóle rozpatrywane jako naukowe. Musi być opublikowane, jawne, każdy musi mieć dostęp do tego. Drugie, musi być ta teoria falsyfikowalna. To znaczy, musi istnieć taki eksperyment do przeprowadzenia możliwy, który by ją obalił. Jeżeli nie ma, no to nie jest naukowe, to jest filozofia, to jest coś do wierzenia, bo nie da się tego obalić, to nie da się w ogóle sprawdzić. I trzeci warunek jest taki, że muszą te założenia tej teorii dawać jakieś oczekiwania. To znaczy one muszą
jeżeli już masz teorię, to na podstawie tej teorii musi być możliwe zrobienie założeń co do przyszłych wydarzeń jakichś. Czyli wyliczyłeś na przykład, masz teorię, że jak pykniesz tą szklankę, to ona spada. I ta teoria, założenia tej, to głupia jest jakiś przykład, ale założenia tej teorii muszą być takie, żebyś na podstawie tego mógł przewidzieć coś w przyszłości. Na przykład to, że w przyszłości mogę pyknąć inną szklankę i ona też spadnie. To już tak zakładam sobie, spodziewam się, że tak będzie. Te spodziewania się są warunkiem niezbędnym też, żeby coś było uznane za naukowe. To nie jest akurat taki oczywisty warunek, ale dość ważny się okazuje. Te trzy założenia są wymagane, żeby coś było w ogóle naukowe. Akurat chyba ta teoria o ryżu i wodzie słyszącej to chyba to akurat spełnia. Ale już samo przeprowadzenie eksperymentu, zarzuty wobec tej wody słyszącej są takie. Po pierwsze, nie było żadnych ślepych próbek, nie było ślepej genii, niestety. Każdy wiedział, co bada i wie, jakie chciał mieć wyniki. Po drugie, gdzie są te wszystkie zdjęcia? Ludzie by chcieli zobaczyć wszystkie zdjęcia przeprowadzone z zamarzania wody, a nie tylko jedną na 100 wybraną selektywnie przez tego, kto publikuje dane, bo to już dyskwalifikuje wszystko przecież. Trzecie, żeby wyeliminować możliwości innych czynników, błędów różnych. Na przykład to, że ta szklanka zawsze stoi w tym miejscu, być może tu jest akurat, są warunki sprzyjające powstawaniu ładnych rzeczy, a tu nie. Więc trzeba na przykład pomieszać te szklanki, w różnych miejscach postawiać, upewnić się, że temperatura jest taka sama. No po prostu takie ścisła kontrola warunków przeprowadzania eksperymentu, żeby wyeliminować takie możliwości, że coś innego wpływa niż tylko mówienie kocham cię do tej szklanki, a do tej nienawidzę. Tego nie było. I po czwarte, fajnie by było zaprosić normalnych naukowców takich, też i sceptycznych, w ogóle więcej ludzi do dyskusji na ten temat, do przeprowadzania eksperymentów pod ich okiem, żeby oni sami też przeprowadzali, bo to powinno być jawne, jeżeli to rzeczywiście tak działa. No niestety nic z tego nie było przeprowadzone, więc ten eksperyment jest o kant dupy rozbić, jak to się mówi wśród naukowców. I tyle. Co do eksperymentów w internecie, no, to są takie pół na pół. Jedne wychodzą i gnije to, co trzeba, drugie nie wychodzą i gnije wszystko, a czasem i gnije odwrotnie, ale przeważnie w ogóle jest losowo. No więc to jest zgodnie z wynikami, których się należy spodziewać. Jeżeli ktoś selektywnie podejdzie i wybierze sobie znowu to, co mu się podoba z internetu, no to robi dokładnie to samo, co Masaru Emoto zrobił, czyli wybrał sobie to, co mu pasuje, a resztę wyrzucił. Nie? 99 próbek poszło do śmieci, jedna została, ta wybrana. No dobra, ale takie coś nie gwarantuje, że wierzymy w prawdę. W większości przypadków za to gwarantuje, że sobie wmówiliśmy coś, będziemy się tego trzymać. I jeszcze w dodatku nabieramy sami siebie, że to jest naukowe. No nie jest naukowe w ogóle, to nie jest. To nawet filozofia nie jest. To już są triki, proste triki. Ludzie, którzy chcą w coś wierzyć. Wierzymy w nieprawdę, krótko mówiąc. Można brać pod uwagę to, te różne rzeczy dziwne, że się dzieją, ale należy je badać. Badanie naukowe polega na tym, że bada się to w sposób, który pozwala mieć bardzo dużą pewność albo bardzo duży współczynnik pewności, że to jest prawda zwyczajnie. Chodzi nam o to, żeby wierzyć w prawdę, czy chodzi nam o to, żeby wierzyć w to, co nam się podoba teraz? I teraz w odwyku, no nie bez powodu, jak mówiłem, o tym mówię, bo a tutaj tak, ta woda się cały czas promieniuje od tej Biblii, ona ją czyta, a ta nie, pamiętajcie, to jest ciągle eksperyment, trwa. No. Więc w odwyku o tym mówię dlaczego? Dlatego, że jest od groma takich teorii, które są na zasadzie Masaru Emoto przeprowadzane i ludzie w to wierzą. Bez żadnej takiej krytyki. No nie trzeba naprawdę geniusza, żeby zwrócić uwagę na to, żeby zadać pytanie jak? Jak on to przeprowadził, ten eksperyment? Jak dokładnie to wyglądało? I jak się wie, jak dokładnie wyglądało, to zadać pytanie, ale przecież dlaczego? Skąd mam wiedzieć, że te wyniki pokazują to, co jest zawsze, skoro on wybrał tylko część danych na przykład, albo wybierał sobie wyniki, jak mu się podobało? Znaczy takie podważanie rzeczy, które się podaje ludziom do wierzenia jako oczywiste, jest zdrowe.
Bo przecież się okazuje, że to wszystko jest tylko wyobraźnia. To wszystko jest tylko teoria, na którą nie ma żadnego dowodu. Ani jednego. Nic naukowego w tym w ogóle nie ma. Mimo że doktor taki jak ja, Baron, twierdzi, że to jest naukowe. Nie jest naukowe. Zupełnie nie jest naukowe. Widać wyraźnie, już choćby po zdjęciach. No a jeszcze jeden na przykład taki drobiazg jest, którego też nikt nie sprawdził. Masaru twierdził, że uformowały mu się te gwiazdki w temperaturze minus 5 stopni. Nie wiem, czy nie doczytał, czy źle badał, czy co, ale to jest w ogóle niemożliwe. W temperaturze minus 5 stopni w ogóle się nie tworzą gwiazdki ze śniegu. Śnieg się nie tworzy, żadne kryształki. Tworzą się takie sześcianiki, takie słupki się tworzą w minus 5 stopni. Gwiazdki to się i różne takie śniegowe, ładne rzeczy, to się tworzą w temperaturze około minus 3 stopnie, od 0 do minus 3. Nawiasem mówiąc, nikt nie wie dokładnie, jak to przebiega. Tak mniej więcej się ludzie orientują, że przebiega, ale jak dokładnie, to ta mechanika jest nieznana. No więc tutaj można sobie wymyślać przez to dużo fantastycznych teorii, no bo nie wiadomo, jak to działa, no to może tak, że woda tutaj coś czuje, myśli i tak se formuje, no może, nie, ale na razie dowodu nie ma w ogóle. Więc to jest znowu jakiś błąd, gdzieś już pokazuje, że był błąd, musiało to być więcej niż minus 5 stopni, bo inaczej by się w ogóle nie zrobiły takie kryształki. No chyba, że akurat były tak zafascynowane miłością badaczy, że postanowiły zaprzeczyć prawom fizyki na chwilę i się sformować w ładne kryształki w temperaturze, w której to jest w ogóle niemożliwe. Ale no może, nie wiem, no wiecie, ja mówię, ja jestem w stanie wierzyć w wiele rzeczy, które, bo nie eliminuję ich tylko dlatego, że mi się nie podobają. Ludzie robią dwa błędy. Albo wierzą w coś dlatego, że im się podoba, jak na przykład w to, że woda słyszy, ma moc. Teorię widziałem, to chyba Sterka, nie? W komentarzu powiedziała, że dla niej to ta wizja pasuje. Łączy się fajnie z Bogiem, bo mogłaby to być żyjąca, myśląca woda, mogłaby być sposobem Boga na ingerowanie w świat. Mogłaby być, to jest teoria, która warto se rozpatrzeć zawsze. Pewnie, że tak. Tylko, że pamiętaj, Sterka, że ten eksperyment na razie nie pokazał, że woda w ogóle coś słyszy, widzi i reaguje na intencje. W ogóle cała ta koncepcja... zapomniałem, jeszcze jest jeden warunek dosyć ważny teorii naukowych, że ona musi być zgodna z tym, co już wiemy. No dosyć oczywiste, nie? Ale musi być zgodna. No wiemy na przykład, jak wygląda woda. H2O, prawda, atomy czy coś. Wiemy dosyć dużo, nie? O konstrukcji tej wody i posądzanie ją o umiejętność czytania i pisania trochę przeczy jednak temu, co wiemy. No bo wiemy, że woda oczu nie ma. To skąd ma wiedzieć, co tam jest napisane? Jakim zmysłem, w jaki sposób ta woda jako zbiór atomów może odbierać nasze intencje? No nie może, intencje w ogóle nie są ze świata materialnego. Też to nigdy nie zostało pokazane, że nasze intencje emanują w świat fizyczny w jakikolwiek sposób. Nie ma żadnego promieniowania intencjonalnego. Jeżeli będzie takie coś i zostanie dowiedzione, to wtedy dopiero można się zastanawiać, czy woda to może odbierać. Na razie nie ma czegoś takiego. Więc to wszystko się... Obracamy się w 100% w sferze w naszej głowie. Obracamy się wśród teorii, które nie zostały w żaden sposób na razie potwierdzone naukowo nigdy. Żadnym eksperymentem. Żadnym powtarzalnym, żadnym sprawdzalnym, zaakceptowanym, który można sobie samemu przeprowadzić i zawsze da takie wyniki. Nie ma takich rzeczy. Niestety. Bardzo, bardzo szkoda. Więc jak mówię, dwa błędy są ludzie. Często robią, bardzo często. Po pierwsze, wierzą w to, w co chcą wierzyć, bo im się podoba. Podoba im się teoria? No to musi być prawdziwa. Szukają sobie więc selektywnie dowodów, tak jak Masaru. Bardzo mu się podobała widocznie koncepcja, że woda nas widzi, słyszy i czuje, więc przeprowadził eksperyment skonstruowany tak, żeby sobie mógł wybrać wyniki takie, jak mu się podobają. Opublikował i poszło. Ludzie łyknęli to, bo ludzie raczej... Świat jest dość głupi niestety dzisiaj i bardzo proste triki przechodzą łatwo. Są łyknięte i ludzie mówią, o, udowodnił. No nic nie udowodnił. Druga rzecz, taka skrajna postawa, równie tak samo prowadząca do złych wyników, jest taka, że jak ktoś nie chce, żeby coś istniało, to też nie będzie w to wierzył, bo on mu się to nie podoba. Nie? No to samo. Widać, załóżmy, gdyby było tak, że woda naprawdę słyszy,
to ktoś, kto mówi, nie, nie, to są czary, powie, że to są czary i nie będzie akceptował żadnych wyników. Naciągnie sobie wszystko i każdą małą rzecz sobie dostosuje do swojej teorii. W praktyce możecie obserwować ten mechanizm tego, że wiara w coś jest dla ludzi ważniejsza niż fakty, na przykład przy okazji Smoleńska. Jedni chcą wierzyć, że był Smoleński i nic ich nie przekona, że nie było tam zamachu, a drudzy odwrotnie, bardzo nie chcą, żeby był jakiś zamach, albo bardzo nie lubią tych drugich, mówią, że żadne fakty ich nie przekonają, że nie było zamachu. W międzyczasie tracą na tym fakty, bo w ogóle nikt nie zwraca na nie uwagi. One są traktowane jak dziwka, które się płaci i wymaga, ona robi co chcesz. Więc każdy fakty się nie czyta jako fakty, tylko po prostu się dostosowuje i wybiera te, które mi się podobają. Biorę sobie te fakty, co chcę, a resztę olewam. To nie jest w ogóle szukanie prawdy, tylko to jest chęć wygrania swojej wersji rzeczywistości. To jest najczęstszy problem dzisiaj. Ludzie, którzy naprawdę szukają, chcą wiedzieć, jak było, jest strasznie mało. Żeby naprawdę wiedzieć, co było, to przede wszystkim, jeżeli chcesz uczciwie być pewnym, że naprawdę szukasz prawdy, a nie tylko swoich własnych, obrony własnych przekonań, to musisz sobie przede wszystkim uświadomić, że nikt nie jest wolny od tego uprzedzenia. Dlatego właśnie naukowcy zawsze robią procedurę podwójnej ślepej gieni, bo wiedzą, że mają uprzedzenia. Jeżeli naukowiec przychodzi i mówi, ja nie mam uprzedzeń, więc nie muszę robić takich próbek, no to to kończy tak jak Masaru Emoto i robi eksperyment, któremu nikt nie wierzy, kto ma rozum, bo nie da się wierzyć, bo przecież jest co w oczywisty sposób jest zanieczyszczony własnymi przekonaniami, więc niczego nie dowodzi. Naukowiec eliminuje swoje własne uprzedzenia, nawet jak ich nie ma, bo wie, że może sobie nie zdawać z nich sprawy. I człowiek, który szuka prawdy, jakiej, o czymkolwiek, o Smoleńsku może być, o wodzie, o UFO, o Biblii, o Bogu, o śmierci, taki człowiek musi zawsze pamiętać, że będzie miał uprzedzenia, musi je zawsze brać pod uwagę i za każdym razem, jak pojawiają się nowe fakty, teorie, newsy, zadać sobie pytanie, czy mi się to podoba dlatego, że podoba mi się, czy nie podoba mi się dlatego, że mi się nie podoba, czy podoba mi się, bo takie są fakty i one wydają się realne, albo nie podoba mi się, bo takie są fakty. Cztery różne możliwości są i nie tak łatwo je rozróżnić, tak powiem. Co do Boga teraz i Biblii, tutaj jest ten problem, o którym dzisiaj mówię, występuje bardzo często, strasznie często. Dlatego jest tak trudno znaleźć program w internecie, w radiu czy gdzieś, który by potrafił mówić o czymś innym niż tylko własne przekonania, który by analizował rzeczywistość, poglądy i wszystko przez te poglądy i przez tą rzeczywistość, a nie przez własne wierzenia, czy to, co nam się podoba. Inaczej mówiąc, jak jest program o Bogu, to zwykle taki program promuje Boga, bo wierzy w Boga, a nie promuje Boga, bo widzi rzeczywistość, bo nie pasuje mu ewolucja, bo widzi, że ktoś był uzdrowiony, albo jakieś tam inne argumenty ze świata, takiego widzialnego przez wszystkich, które jest obiektywny na tyle, na ile się da w ogóle, żeby był obiektywny, nie? Ale taki, że ludzie się zgodzili, widzieli, jak facetowi odrosła ręka. I stąd wynika, że uznaje, że istnieje jakieś uzdrawianie, a może jest jakiś Bóg. No, przemawia do mnie rzeczywistość na przykład. Takich programów jest tak strasznie mało. No, ludzie jakoś myślą, że wystarczy im i może im czasem wystarczy to, że będą mocno w coś wierzyć, że im się będzie podobać coś. Że to, że mi się podoba, to oznacza, że to jest dla mnie prawda. Takie mam podejście. Jest to podejście dość głupie, bo świat zewnętrzny nie podlega rozkazom twojej wyobraźni. To, że sobie wierzysz, że I believe I can fly, że możesz sobie latać i wyskoczysz z okna, to nie znaczy, że świat się dostosuje do twoich wierzeń. Nie, świat powie, mam w dupie twoje wierzenia i grzmotnie tobą o ziemię. Niezależnie od tego, w co wierzysz. Świat będzie istniał, możesz sobie wmawiać, wymyślać, co sobie chcesz. Tylko, że chodzi o to, że w momencie, jak wyjdziesz na świat i zetkniesz się z rzeczywistością, skonfrontujesz się z czymś, wyjdziesz ze swojego więzienia własnych poglądów, to nagle dostaniesz w łeb i tam się okaże, że twoje poglądy są naprawdę zgodne z rzeczywistością, prawdziwe czy nie. Dlatego, ponieważ każdy będzie musiał wyjść na świat ze swojej głowy,
wcześniej czy później. I będzie, wtedy się okaże, czy to ma wartość, co wierzy, czy nie. Dlatego zawsze lepiej jest, uważam, trzymać się prawdy, a nie tego, co nam się podoba. Bo to, co nam się podoba, będzie milsze, łatwiejsze. Możesz sobie wymyślać, co chcesz, Boga, jakiego chcesz. No możesz mieć wyobraźnię, że UFO lata wszędzie i że woda cię słyszy, albo że Bóg jest, albo że Boga nie ma. No i czuj się z tym dobrze, tak. No, czemu miałbyś się czuć źle? Tylko, że co będzie, jak wyjdziesz w rzeczywistość i nagle gdzieś ci coś da w łeb, bo twoje wierzenia się okażą nieprawdziwe? No co? No nic, grzmotnie tobą o ziemię. I lipa będzie, potem jest koszmar. No koszmar, zgubisz się w życiu, nie masz poglądów, nie wiesz już, co wierzysz, lipa. Więc lepiej szukać jednak tej prawdy. Jest dla swojego własnego, to jest w twoim własnym interesie, powiem. Tak powiem. Co do Boga i ślepych prób jeszcze, to przypomina się tutaj historia o Gedeonie. Był taki facet w Biblii, który se żył w warunkach okupacji przez Filistynów w Izraelu dawno temu. I któregoś dnia przyszedł do niego anioł i mówi mu: hej, będziesz wielkim wodzem, uratujesz Izraela od Filistynów. A on mówi: idę. Tak mówię. A anioł mówi: no nie idę, tylko tak w ogóle. A anioł mówi: jakby tak było, to by już było, a w ogóle to nie za bardzo. No i więc Gedeon był mniej więcej, miał takie nastawienie. A któregoś dnia znowu przyszedł do niego Bóg i mu mówi: zrób to i tamto zrób. A Gedeon mówi: a skąd ja mam wiedzieć, że to jesteś Bogiem? Idę. No. I mówi tak: dobra, to, ale nie, ja nie będę mówił, że nie od razu, bo że mi się to nie podoba, może jestem leniwy, dobra, może jestem. Zrobimy tak, jak jesteś naprawdę, to jesteś. Dobra, to biorę, a jak nie, to nie. Zrobimy próbę. Wezmę teraz kawałek wełny, położę koło namiotu i rano, jak będzie suche, a wszystko dookoła będzie mokre, no to będzie Bóg. To wiem, że już jest coś ponadnaturalne, dziwne, zbieg okoliczności. To ja wtedy wierzę. I to była pierwsza odnotowana w Biblii ślepa próba naukowa. I teraz Bóg naszych wyobrażeń, jakie powszechnie ludzie mają, powinien powiedzieć Gedeonowi: ty chamie, ty niewierzący poganinie, jak śmiesz wystawiać Boga na próbę? Kiedy ja ci objawiam coś, to masz wierzyć ślepo, a nie żądać dowodów naukowych. Naukowe podejście jest wbrew wierze. Wiara to wiara, nie musi być prawdziwa. Tak sobie wyobrażają ludzie Boga teraz, że tak jest, że wiara to wiara i nieważne dowody, nie ma dowodów. Jak są dowody, to nie ma wiary. No to niech sobie wyobrażają, ale Biblia sobie tak nie wyobraża. Bóg tak nie zrobił, więc coś nie pasuje wizja Boga z Biblii do wizji powszechnej, tylko powiedział: dobra. I tak zrobił. Rano wstaje Gedeon, tu jest sucho, tam jest mokro. I Gedeon mówi: idę, nie, dobra, to mogło być przypadkiem jednak. Jednak złą próbę zrobiłem. Zrobiłem drugą. I to była druga ślepa próba. Druga podwójna ślepa próba, ślepa w pełni gienia. Była taka: teraz zrobimy tak, że będzie gorzej. Żeby to było mokre, a na zewnątrz suche, dookoła wszystko. No nie, albo może w innej kolejności. Nie, żebym odwrotnie zrobił teraz. Teraz będzie odwrotnie. Jak drugi raz pod rząd będzie odwrotnie, no to dobra, teraz już wiesz. Obudził się i był. I uwierzył. Więc akurat on, widać było, że no jednak przemówiły do niego fakty bardziej niż to, co mu się podoba, albo mu się nie podoba. I z jakiegoś powodu Bóg zaakceptował to podejście. Nie powiedział, że w takim razie to ja mam to w dupie, wybiorę kogoś innego, kto wierzy mi na słowo. A mógł tak zrobić, przecież mógł sobie znaleźć kogoś innego. Nie znalazł. Pokazał, że to podejście Gedeona jest okej. Nie wiem, czy przewidział, czy ryzykował, ale prawdopodobnie przewidział, że Gedeon faktycznie miał to na myśli i mówił szczerze, bo większość ludzi powie tak, że dobra, uwierzę Boga, jak rzucisz 10 razy monetą i wypadnie orzeł. Znaczy, że rzucam 10 razy monetą, wypada orzeł. On mówi: nie, dobra, to dalej nie wierzę. I większość ludzi tak robi: pokaż mi dowód, ty mu dajesz dowód, a on mówi: nie, to przypadek. Tak robi większość ludzi, dlatego że oni tak naprawdę nie chcą żadnych faktów. Oni tylko szukają problemów. Szukają problemów dlatego, że mają swoją wizję i oni chcą się trzymać swojej wizji,
Więc szukają sobie trudności, widzą tylko te rzeczy, które pasują do ich wizji i widzą tylko te argumenty, które sprzeciwiają się każdej innej wizji. Robią wszystko, żeby nie musieć zmienić zdania, inaczej mówiąc. Więc przy takim, to podejście Gedeona, to co on zrobił, często ludzie robią, ale nie z, wcale nie z zamiarem tego, że uczciwie zaakceptują, że coś się stało, co zmusza ich do zmiany poglądów i mówią, dobra, zmieniam pogląd. Mało jest tak uczciwych ludzi i wobec siebie na to wychodzi. Dlaczego to jest, wiecie, wytłumaczalne, już wytłumaczyłem. Dobra. W każdym razie Bóg poleca ślepą próbę, na to wychodzi. Z Gedeonem dobrze poszło, myślę, że z innymi ludźmi też by dobrze poszło. Jeżeli tyle wiemy na pewno z Biblii, że Bóg nie jest nastawiony antynaukowo, ani antyślepopróbowo. Wręcz przeciwnie, zaakceptuje i dostosowuje się do prośby człowieka o ślepą próbę. Ja myślę też, że podejście do Boga zdrowe, nie fanatyczne i nie głupkowate, tylko takie człowieka racjonalnie myślącego, wymaga podejścia naukowego do Boga, do samego Boga, do tych rzeczy takich ponadnaturalnych. Na przykład, czy ktoś jest naprawdę opętany, czy nie. To powinno się badać dokładnie tak, jak to naukowcy robią. Z maksymalnie użyć wszystkich możliwych możliwości, żeby wyeliminować wszystkie inne opcje, zanim się zaakceptuje, że to akurat jest opętany człowiek. To jest mądre podejście, bo to jest, ono wynika z dążenia do ustalenia faktów, rzeczywistości. No, niestety znowu, większość chrześcijan, no nie wiem, czy większość, ale wielu jest takich, co albo im się bardzo podoba fakt, że ktoś jest opętany, albo im się bardzo nie podoba, więc albo wszystko traktują jako opętanie, człowiek beknie i opętany demon przez niego beknął, albo nic nie akceptują jako opętanie, tylko choroba psychiczna, albo schizofrenia, albo coś tam innego, no już, nie? Jedno albo drugie. No jest trudno znać, to nie chodzi o złoty środek w ogóle, to nie chodzi o to, żeby no trochę jednego, trochę drugiego. No nie, to dalej jest bez sensu, bo to dalej wybierasz sobie własną wersję i teraz znowu będziesz wszędzie szukał środka. Niezależnie od faktów. Nie chodzi o w ogóle żaden złoty środek pomiędzy skrajnościami. To jest tak samo nieprawdziwe jak te skrajności. Chodzi w ogóle o to, żeby nie mieć uprzedzeń, tylko żeby same fakty pozwolić im mówić. Tak jak czytasz Biblię, pozwolić samej Biblii mówić. Dajże jej powiedzieć, a nie szukaj w niej tylko jednego zdjęcia ze stu, które ci pasuje. No bo będziesz miał, sobie udowodnisz co chcesz, ale to nie będzie zgodne z rzeczywistością. W ogóle nie przeczytasz Biblii, nie będziesz jej znać. Będziesz tylko znać swoją własną wersję. To jest trudno zrobić. Ja nie mam na to rady. Nie wiem, jak to wyleczyć. Rozróżnić się, no da, u ludzi się da rozróżnić, to łatwo widać. U siebie nie idzie tego stwierdzić nawet, czy ja mam uprzedzenia, czy nie mam. Ja bardzo nie chcę mieć, tyle wiem, że no nie chcę mieć, ja nie chcę wierzyć w coś, co się okaże głupie potem. No. Więc bardzo robię, szukam co mogę, żeby tych faktów nazbierać, mieć pewność maksymalną, że to, co wierzę, to nie będą jakieś głupoty potem. Przyszła pora na zakończenie eksperymentu z wodą. Teraz eksperyment barona Martina uważam za zakończony. Już się dostatecznie długo wody nagrzały. Teraz pierwsza, którą próbujemy najpierw, pierwszą wodę. Myślę, że biblijną. Przeczytała już dużo, widzę po niej. I teraz tak, wyniki eksperymentu. Woda potraktowana Biblią wygląda bardzo czysto, jest przejrzysta. Ma tutaj takie maleńkie bąbelki, wyglądają jak kryształki, jest świeża, cudowny zapach, jak prosto ze źródła, naprawdę. I teraz próba organoleptyczna, no wyśmienita woda, to jest woda życia po prostu, jest woda ze źródła, woda, od której od razu człowiek myśli szybciej, łatwiej, wszystko widzi, innym wzrokiem patrzy, optymizm ma w sercu, o! No, cudowna woda była. Proszę zapisać. Pani zapisze, że woda z próbki numer 1 jest doskonała pod każdym względem. 5 punktów na 5. Teraz bierzemy wodę ateistyczną, która nie miała tej okazji w życiu, żeby przeczytać Biblię w ogóle, niewierząca woda. Nie czytać, że ona jest jakaś brudna, taka brunatna. Jest, autentycznie mówię, popatrzcie, jest syfna woda.
coś w niej pływa, jakieś syfy w ogóle. Pływają takie śmieci. Co to są? Chyba jakieś takie demoniki, czy co? No śmierdzi. Jest zwyczajnie śmierdząca woda, niestety. No każdy może spróbować. Ta woda to nie jest czysta woda, jest brudna, mętna woda. No, ale spróbuję, bo może tylko tak wygląda. Stara jakaś, no jakby tutaj już tydzień stała, leżała. Nie, to nie jest. To się nie nadaje do picia w ogóle. Brzuch od niej boli, świat jakiś się zrobił od razu, jakiś ciężki, ponury. Taka depresja, to jest taka depresyjna woda, nieprzyjemna. Nie, no dobra, jeszcze drugi raz na pewności. Jeszcze gorzej. Nie, za drugim razem to już jest w ogóle fatalnie. Więc no, myślę, ten eksperyment pokazuje wyraźnie, że moc Biblii jest ogromna, wielka moc. Moc, która potrafi zmienić taką wodę. Jest to moc wmawiania sobie pierdół. Największa moc na planecie. Dziękuję bardzo. Był Odwyk. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Przypomnę też, że nie udowodniliśmy wcale, że woda nie słyszy, nie czuje i nie widzi. Udowodniliśmy tylko, że nie zostało to udowodnione. No i jedyne, co udowodniliśmy, to faktycznie to, że moc wmawiania sobie czegoś przez ludzi jest olbrzymia. Jak widać z tego eksperymentu z Biblią. Komentarze piszcie, przesyłajcie ludziom i rzućcie co łaska na odwyk.com. Dzięki i do następnego razu. Mówił Martyn Lechowicz. Pa!